Cześć, witajcie na megadyskont.pl, a już za chwilę zobaczycie kolejny zestaw z serii Strażak Sam, a będzie to wodny ośrodek ratunkowy. W zestawie znajdziemy wiele elementów do tego, aby zbudować nasze centrum. Mamy także wszystkie akcesoria, które umieścimy w środku, łącznie z takimi dodatkami dla nas, za pomocą którym będziemy mogli się skontaktować z resztą naszej ekipy. Mamy też dwie najważniejsze figurki, które koniecznie muszą być w zestawie, między innymi naszego strażaka Sama i specjalne akcesoria dla nich, a także pozostałe części do zbudowania centrum. Tak wygląda już cała remiza strażacka po złożeniu. Zobaczcie, jaka jest olbrzymia. Mamy z przodu nawet windę, za pomocą której nasi strażacy będą mogli opuścić budynek. Tak wygląda on od wewnątrz. Tu mamy bazę sterowniczą razem z urządzeniem, za pomocą którego będziemy mogli się porozumiewać. Już czas wyruszyć na akcję ratowniczą. Założę mój specjalny kostium i jeszcze tylko coś na głowę i jestem gotowy do pracy. Hej, Charlie, chodź, pomożesz mi. Musimy zrobić obchód. Dobrze, Sam, już pędzę. Poczekaj na mnie, tylko ubiorę mój strój. Jesteśmy już gotowi do drogi. Zaczynajmy! Trzeba sprawdzić całą okolicę. Tak jest! Czas wjechać na górę i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Nic tu nie widać. Chyba muszę podejść bliżej barierki. Jak na tak późną porę, woda jest naprawdę spokojna. Jest strasznie ciemno. Zapalmy światło. Może coś dostrzeżemy w tych ciemnościach. Mamy również lądowisko dla helikopterów. Może się okazać przydatne. O, Charlie, chyba coś dostrzegłem. To łódź. Wydaje mi się, że się topi. Szybko, włącz alarm. Tam mogą być ludzie. Już się robi. Zaraz uruchomię alarm. Użyjmy naszego urządzenia, aby się skontaktować z Samem. Szybko! Halo, Sam, zgłoś się, gdzie jesteś? Halo, Sam, strażaku Samie, gdzie jesteś? Tu jestem, Charlie, chodź na górę, czekam już na ciebie. Ale Sam, jesteś pewien, że to łódź? To wygląda jakby taki wielki kamień. To nie kamień, to chyba wyspa. To była wyspa, to nie jest łódź. Pomyliłeś się. Co? Niemożliwe. Chociaż poczekaj, to rzeczywiście wygląda jak wyspa. Masz rację, Charlie. Więc to jednak fałszywy alarm.
Chyba będę musiał udać się do okulisty. Jak mogłem nie rozróżnić wyspy? Dzięki, Charlie, za pomoc. Bez ciebie pewnie musielibyśmy nadal przeprowadzać akcję. Tym razem ze strażakiem samym nie byliśmy w typowej remizie strażackiej, a wybraliśmy się do ośrodka wodnego, który również wymagał naszej interwencji. Była tu przeprowadzona nawet taka mini akcja ratownicza, ale jak się okazało, nie była ona do końca potrzebna, bo mieliśmy fałszywy alarm. Ale jak wiadomo, i takie alarmy się zdarzają, na wszystkie trzeba być przygotowanym. Jeśli film Wam się podoba, pamiętajcie koniecznie o subskrypcji kanału, gdzieś w tym miejscu. A także zostawcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej filmów ze strażakiem samym. Udostępnijcie również film swoim znajomym i do zobaczenia w następnym filmie.